Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witamy i zapraszamy. No i zaczął nam się ten mecz. Mirosław Kloze teraz. Dobrze podał. Sędzia pokazuje, że zaczną od własnej bramki. Skutecznie odzyskał. Faktycznie dobra interwencja. Wybijają teraz do przodu. Łukasz Podolski teraz. Podanie. Mirosław Kloze. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Teraz Łukasz Podolski. Zablokowany strzał. Sędzia pokazuje. Rzut rożny. No, strzela. Dobrze zablokował. Bastian Schweinsteiger teraz. Karagunis. Samaras. Michael Balak teraz. Oddaje piłkę koledze. Strata w ataku. Samaras. No, prawie, ale nie opanował piłki. Katsuranis. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Wintra. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści, decyzja zgodna z duchem gry. Opłacił się pressing i rywal za linią. Out. Piłka dla Greków. Katsuranis. Mertesacker teraz. A teraz Podolski. Pewna interwencja i przejęcie piłki. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Bardzo wysoko uderzona piłka, ale dobre przyjęcie. I Kloze. Ależ teraz ładnie uniknął tego wślizgu. Udanie przeskoczył. Łukasz Podolski. Sędzia pokazuje grać dalej. Przywilej korzyści, dobra decyzja. Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od wrzutu z autu. Będziemy mieli wrzut z autu. No i mamy stratę piłki. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Wintra. Dobry zwód, ładnie minął obrońcę. Czy to wykorzysta? O, tuż nad poprzeczką. Niewiele mu tym razem zabrakło. Brawo jednak za skuteczne wymanewrowanie obrony. A teraz przy piłce Podolski. Samaras. Gra będzie wznawiana od bramki. Przy piłce Schweinsteiger. Łukasz Podolski teraz. Schweinsteiger. Bramkarz spokojnie łapie piłkę.
Zupełnie niegroźny był ten strzał. Wintra. A szkoda, nie udało się opanować piłki. Nie był atakowany, no i troszkę przedobrzył. Z piłką jest poza linią. Podolski. I Kloze. A teraz przy piłce Balak. Centra w pole karne. Będzie niebezpiecznie. Teraz Friedrich. No i Łukasz Podolski. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Opuszcza piłka boisko. Rozpocznie bramkarz. No i Mertesacker. I Schweinsteiger. Ryzykowna, ale udana interwencja. Przy piłce Podolski. Może być groźnie. No, troszkę przestraszony, ale zdołał wybić piłkę poza boisko. No, piłka opuściła boisko, będziemy mieli rzut rożny. Nie stworzył zagrożenia. Mógł uderzyć bardziej precyzyjnie. Mocno wysoko uderzył, ale szczęśliwie celnie. Łukasz Podolski. Niemcy mają szansę. Aut w tym miejscu może być zabójczy dla przeciwnika. Wznawiać będą na wysokości pola karnego. Teraz Łukasz Podolski. Mirosław Kloze. Samaras. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Kloze. To będzie rzut wolny. Za nami pierwsze 45 minut w tym spotkaniu. Do przerwy 0-0, choć nie brakowało okazji do zdobycia bramki. Strasznie zawodziła skuteczność. Zobaczymy, co będzie po przerwie. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. A udało mu się odebrać piłkę. Karagunis. Samaras. Strzela i będą mieli rzut rożny. Przejęte podanie Ballaka. Nie ma dla niego straconych piłek. Ależ ma charakter. Samaras. Och, ładnie to zrobił. Ryzykownie, ale udało się. Teraz Kloze. Gomez.
No przejął, ale nie opanował piłki. No i Lam. No ładny przechwyt. Nie ma już szansy na gola. Pytanie, czy ktoś go powstrzyma, ale Schreit z piłką. Gomez, Klose. Wintra. Karagounis, uwaga, zacentrował w pole karne. Nie złapał tej piłki, muszą uważać. I Klose. Samaras. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Ofiarnie teraz interweniował, zablokował ten strzał. Piłka poza linią końcową i będziemy mieli wznowienie od bramki. W ostatniej chwili przejęli. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Mamy zmianę, słusznie, jest remis w tym spotkaniu. Jest druga połowa, może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. Gomez. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Dobry atak flanką. No i zgranie w pole karne. No tym razem udało się przejąć dośrodkowanie. Dobre przejęcie przez obronę. Dośrodkowanie. Zablokował dośrodkowanie. Wintra. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Gomez. Mirosław Klose teraz. To się nazywa krycie na radar. Skuteczna interwencja obrońcy. Nie było czasu do namysłu. Wybija piłkę w aut. I będziemy mieli rzut rożny. Twarda walka. No i traci piłkę. Nie dał sobie odebrać piłki. Ładnie. I Balak. No, świetnie go ograł. Klose, niedokładnie, prosto do przeciwnika. Brawo, obrońca przejmuje piłkę. Karagounis, no nie dał się minąć, dobry odbiór. No nie było to najlepsze zagranie, piłka poza boiskiem. Piłka wyszła na aut, rozpoczną Grecy. Dośrodkowanie przejął obrońca. Znakomicie chwyta. Mamy centrę. No nie dał się bramkarz pokonać, świetne wyczucie. Brawa za tę akcję. To było ofiarne, odważne wejście. I Klose. Przy piłce Balak. Ładna wymiana. No, dobra okazja będzie. Nie udało się. Ładne podanie. Przechwyta, ale Grecja z wolnego. Nowy gracz na boisku, no i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. Nie, tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Ładne zagranie. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Udane podanie. Chyba będzie gol. Ależ pasjonująca końcówka meczu. Ten gol daje im prowadzenie.
No to może być bramka, która w konsekwencji da im zwycięstwo w tym meczu. No do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. W całym spotkaniu oglądaliśmy tylko jedną bramkę, pozostało 5 minut do końca. No wygląda na to, że zmienili teraz taktykę na bardziej ofensywną. Loze, nieudane podanie i strata piłki. No i kolejne jego dobre podanie. Dobrze dograł. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. I kolejne znakomite podanie. Naprawdę dzisiaj cały zespół gra dokładnie. Nie było nacisku ze strony rywala, jednak wyszedł na aut. Rozpoczął grę od wrzutu z autu. Trener dokonał zmiany, liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No nie mają innego wyjścia, przegrywają w drugiej połowie. Mamy rzut wolny. Od razu wznowili grę. Czy to wykorzysta? I mamy gola, proszę Państwa. Nie potrafią powstrzymać go obrońcy. To jego drugi gol w tym spotkaniu. Są dzisiaj bezlitośni dla rywali. Dobrze, 2 do 0, koniec spotkania, przekonywujące zwycięstwo. Koniec spotkania, w pełni zasłużona wygrana, jednostronny pojedynek. Tak, od początku kontrolowali przebieg tego meczu. Wydaje się, że ich przeciwnicy nie mieli dzisiaj żadnych szans. Choć kończę, to wciąż jestem pod wrażeniem tego niesamowitego spektaklu. Aż szkoda, że już musimy się pożegnać. Dobrej nocy, mówi Dariusz Szpakowski.